Kolejne polowanie. Tam mamy ale magnetowidów dzisiaj. O ludzie. Tam magnetowidy. Magnetowidy. Unitra, tuner. Lewa magnetowid. Będzie wrócić na pewno. Kolejny magnetowid? Tak. No nie wierzę. Dzisiaj po prostu ITT. Każdy bolec po 2,5, tak? Mamy gdzieś tam w plasaku te na 3 kółka. Nie, na już dawno. Ale dzisiaj towaru. Ale magnetowidów dzisiaj jest tyle, że po prostu mistrzostwo, nie? Nie wiem, jak my to zrobimy, ale jak tak dalej pójdzie, miejmy nadzieję, że one będą po 10 zł, a nie po 100. Ale ITT jest ciekawy na pewno.
tu ten tunelko lewe. No zobaczymy, po ile to będzie. Tu też. Tu mamy jakiś nawet bombox. Przepraszam, to radyjko Grundika w jakiej cenie? Słyszę? 35, sprawne, przylepi to, to, cena oryginalna, nie ma tam żadnego problemu. Nie chińskie nieba, nie wie jakie. Dobre rzeczy. 340. To weźmiemy za 35 zł. Dziękuję. O. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam. Jak tam? Witam, panie Garski. Będzie relacja? No to chodź. Myślę na razie. Jeszcze. Zaraz pogadamy, ja wrócę jeszcze. Ale jedna jest. Krzesła. Wiesz co, zapomniałem zapasowej baterii do telefonu. I do kamery, znaczy się. Kamery, co tu mamy? Tak. Tak, nie sieć. FH33 30 zł. W straszym stanie. Ale mam ocowanie. Przepraszam, ta wieżyczka to w jakiej cenie ta? 40 zł. 40 zł. Ja to jestem taki. Ale. Fajna ta wieżyczka Sony, ale strasznie zniszczona, kurde. Ile to? Może ja dogłaszam w internecie. Dwoje pani? To radyjko w jakiej cenie? To mała radyjko 100 zł.
Te mini radyjko. Mało widoczne radyjko. A ile to kosztuje? 10 pięć. Dzwoni. Musiałem mi zdjęcie wysłać i ja wtedy tam pani ustalę tą formalność całą, nie? To kwestia jaka to jest marka. To mówię. Regeneracja baterii wchodzi w grę. Które tam? Tam jest programowanie tego displaya. Dobra. Zakup tego wszystkiego. Nie? To złoty. Trochę drogo, nie? No nie, tylko trochę, myślę, że... Stare telefony. Tutaj masz. MC300. Ale, czyli to jest MC300. No to jest... Chwilę, telefonkę. A, telefonkę. MC300. Myślimy jeszcze... No to... Coś jeszcze jest. Altus 120. Robiony dla HGS Electronic. Zawieszenia wywalone. Te głośniki w jakiej cenie? 300. Nie, 300 za Altusy. Zawieszenia do zrobienia. Ciekawe urządzenie, nie? Niestety nic ciekawego dla nas. Nie szliśmy chyba, nie? To może przyjdziemy jeszcze tędy. Bo dzisiaj stanęliśmy w innym miejscu i trochę mamy zaburzony system, nie? Kolejności chodzenia, ale
Pilot. Nie wiem, kogo tu pytać. To jeszcze piloty są, no. Trzeba zobaczyć. Saub Lorenz. Saub Lorenz. Jest tu ktoś? No tu jeszcze mamy takiego Jeevesa. Autostop. Antena złamana. Przepraszam, piloty w jakiej cenie? Proszę? Zależy który. A ten? Dyszkę. Dyszkę. Weźmiesz go, Aguś? Ja wezmę panu zapłacę. Podasz panu? Dzięki. Dziękujemy. Jak? No jest. Magnetowidy tutaj też były. Dwa magnetowidy kolejne. Ale już to Sony nie było takie. Wow. Mamy lepsze. Podchodzi.
Ta zagłębiarka? Cały czas myślę, wiesz, o ta wieża Sony za te 40 zł, ona jest w słabym stanie, ale ma oryginalne mocowania kolumn, a mamy którąś z wież Sony w ładnym stanie, tylko właśnie brak jest tych blaszyn na części, można byłoby ewentualnie wziąć, może oddadzą za dwie dyszki, te same głośniki będą coś warte. Trzeba będzie dopytać szczegółowo o magnetowidy. Jednoradyjko mamy. Tamte za stówę. Trochę drogo, nie? 100 zł. Nie było w takim bardzo ładnym stanie. A nie masz jeszcze takiego? Tego właśnie nie mamy chyba. Dlatego mnie to trochę martwi. Za tyle kosztuje. No gdzie byłeś, kurwa, ostatnio? Dzień dobry. Z tą ławą i tym stolikiem. A to aż tam. To jest tu. No ja wiem gdzie. No. Na Muńską. No, tam na działkę. No na działkę, no ponieważ na działkę. Nie wiem, bo ja... A tu już szliśmy, wracamy tym samym rządkiem. Tak. Tak. I tu musimy przejść. Więc proszę nie trzy. Nie, w zasadzie tam już.
To by coś firanki bez zdjęć. Kolumny. Co to jest? Zrobił sam. Solidny drewno. Ten odtwarzacz CD w jakiej cenie? Techniksa? Tak. Osiem dyszek. Magnetowidów dzisiaj każdy ma dzisiaj magnetowid, nie wiem czy no, dzisiaj jest dzień magnetowidów, no po prostu tylu magnetowidów na raz to naprawdę od dawna już nie widzieliśmy, nie? Zresztą można byłoby otworzyć sklep z magnetowidami. Dobra, to byłoby na tyle, a więc zaczynamy teraz zbierać myśli, nie? Co robimy?
Mamy odtwarzacz CD Technicsa. Mini wieży, to byłoby dobre. Bo to rzadkość, tak, to rzadkość jest. Ale jakby za 5 dych był. No bo czasami do mini wieży jest potrzebny jakiś odtwarzacz, nawet do Polski, nie? Ale kurde, nie za 8 dych. Dziękuję. Nie wiadomo, czy to w ogóle sprawne. I trochę poszarpany. Z magnetofon do tego. A ten odtwarzacz za 5 dych by nie poszedł, taki trochę zmęczony, nie wiadomo czy to chodzi. Nie wiem, bo ja tego nie sprawdzałem, ale Technics z tego co wiem, to jest więcej znaczy, no. No, wie pan, no. Tym bardziej, że mam CD-ka i magnetofona, no magnetofon, że tak powiem, no. Wolałbym to sprzedać w pakiecie. O, wie pan o co chodzi, bo mi magnetofon zostanie. 7? Powiedzmy dyszkę urwać. 6 i byśmy to wzięli, nie, żeby to ratować. Kierownik zwykłe sprzedaje w tej cenie. Ja wiem, ale to kurde, ja wie pan, pana... tyle jest popsutych i potem... No ja pana rozumiem, no ja nie mówię, że nie. Zróbmy 6, ratujemy mu życie. 6,5, kwestia sporna na pół. Dobrze, to za 6,5. Tak, za 6,5 weźmiemy. Ja coś tam zrobiłem się bardziej, że tak powiem, elastyczny, no pan... Albo tak, albo nie. Dobrze, to za 6,5. Tutaj nie ma nic na siłę. Nie, ja wiem. To się dogadania. Ja wiem, oczywiście. Bo się człowiek dogada, albo się chce tylko pogada. Nie, no. Weźmiemy to za 6,5, bo... tu, o, tam jest pan, o, tak. O, mamo. 180. Jak on tu wygląda? Czemu ceny? No dobrze, to już mamy. O, dziękuję bardzo. Teraz weźmiemy, dowiemy się jeszcze jakie ceny te magnetowidy. Co tu mamy? Te magnetowidy w jakiej cenie? Znaczy o tę górę, o to radio, pan chodzi czy dalej? Znaczy radio i te dwa magnetowidy, te wideo. Wideo po 5 dych, a to 8 dych. Aha. Zaszalejemy, bo na 5 dych. No, już tylko 10-20 pojedziemy do Lubina, jak będziemy u Jurka. Może Jurek już jedzie. Zobaczymy, tu mamy jeszcze ten. To ITT. Przepraszam, wideo w jakiej cenie? Proszę? 40. To jest w ładnym stanie to. Za 40 możemy wziąć. ITT nie mamy. 40, o. Też panu? To weźmiemy. Weźmiesz ten kabel trochę? Bo musimy to zanieść. Dobra, ja wezmę, daj. To ten kabel mi daj do ręki, dobrze?
tutaj, tą działkę. Dobra. Idziemy zanieść. No, zaczynamy! Posłoneczną sobotę dzisiaj mamy. Wszyscy miarowym krokiem do przodu idą. Pięć tych to lewe. Nie wiem, jakieś mam mieszane uczucie. Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy wszystkim oczywiście za subskrypcje, o które prosimy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą zrzutkę na muzeum stacjonarne oraz oczywiście przypominamy o losowaniu. Dzisiaj, jak już wiecie, wróciliśmy, jesteśmy znowu, więc udaliśmy się trochę na poszukiwanie sprzętu również w Polsce, czyli na nasz sławetny Pchlitarg. No, relacje z tego widzieliście. Teraz może zaprezentuję tak choć krótko parę rzeczy, które nam się udało zabrać. A był to dzień, wielki dzień magnetowidów. No co prawda mamy dużo magnetowidów. No wszystkich nie jesteśmy w stanie też kupić oczywiście, ale tylu magnetowidów to już dawno nie widziałem na jednej giełdzie. No jeden wzięliśmy ze sobą. Jest to ITT model. Niestety po podłączeniu do prądu, co prawda tutaj zegar świeci, ale no, sam magnetowid nie pracuje. Nie wybrałem może tego najlepszego z najlepszych, bo było ich tak dużo, ale ten był w ładnym stanie, więc stwierdziłem, że wezmę tego na elektrycznie sprawny. Niestety mechanicznie nie bardzo. No a jak to zawsze w życiu bywa, wszystko musi być czasami dwa razy. To nasz tutaj odtwarzacz Technicsa, co prawda pracuje i nawet odtwarza. Kieszeń wyjeżdża, dźwięk się wydostaje, że tak powiem, ale niestety wyświetlacz milczy. No, po jakimś tam sposobie go przeginania, trochę przyciskania, od czasu do czasu pojawił się ten wyświetlacz, więc no, jest to gdzieś zimny lód lub coś takiego, lub brak jakiegoś styku. Próbowałem to zrobić sam, no niestety nie do końca mi się to udało. Więc raczej no będzie musiał Krzysiu sprawdzić tutaj to zasilanie, bo no niestety ono tutaj gdzieś szwankuje. Ale ważne, czy czyta, bo no kwestia wyświetlania to jest oczywiście rzecz drugorzędna, którą zawsze można naprawić. Gdyby nie czytał, gdyby laser był uszkodzony, jest to oczywiście większy problem. A jest to taka MIDI wieża, czyli zawsze się przyda do którejś z naszych zestawów, gdzie brakuje nam odtwarzacza CD. Powyżej mamy, przepnę tutaj, o, od razu kabel z prądem, bardzo ładnego Grundika RR340. I tak jak pan mówił, on faktycznie jest sprawny. Teraz tutaj włączymy mu radyjko. Elektrycznie. Jak słyszycie, radio już działa. Więc jest to oczywiście bardzo dobry objaw. No a jeżeli chodzi o magnetofon, to zaraz go włączymy tutaj i będziemy wiedzieć. Proszę bardzo. Bardzo ładny, zadbany. I faktycznie gra. Więc do naszej kolekcji Grundika jest idealny, nawet licznik tutaj pracuje. A więc będziemy mieli z niego na pewno pociechę. Bo gdy przyjdzie nam robić odcinek o Grundiku, no to oczywiście on będzie również tam prezentowany. Kolejnym magnetofonem, który pan nam tutaj trochę jakby cenowo nie chciał za bardzo spuścić na cenie, no jest tutaj ta Saba. Robiliśmy ostatnio program o Sabie, o różnych radioodbiornikach Saby, więc stwierdziłem, że tego modelu skoro nie mamy, to powinniśmy go mieć, RCR404. No, radio faktycznie tutaj gra, też jest elektrycznie sprawne, ale magnetofon jest uszkodzony, tu ten klawisz jest
całkowicie jakby wyjęty z funkcji. Przewijanie faktycznie działa, ale niestety jest jakaś usterka mechaniczna, czyli znowu trzeba będzie zimowym wieczorem kiedyś to rozebrać i zajrzeć do środka. No sprzęt nie jest może w perfekcyjnym stanie, ale jest bardzo wintażowy. Jest taki, można powiedzieć, że stary. Naprawdę jest to stary radiomagnetofon i tego modelu u nas w muzeum nie było. No więc skorzystałem z tej okazji, mimo że nie jest to może najlepszy stan, ale żeby mu ratować życie, no będę go przy wolnym czasie, no który na pewno nastąpi dopiero zimą, bo teraz latem jest bardzo dużo obowiązków, trzeba będzie go rozebrać i tutaj w środku też wyczyścić, bo jest dużo kurzu, no będzie trochę nad nim pracy. Trafił nam się też pilot, bo tak jak wam zresztą już zawsze was informujemy, że te piloty zbieramy i no pytacie nas często, czy mamy jakieś piloty. No mamy dwie wielkie skrzynie pilotów. No i niestety żadnych z tych, o które nas pytacie, no bo pilotów było tyle, co było tego sprzętu. Jest po prostu ogrom. Nie mamy ich, naprawdę, bo gdybyśmy mieli, to oczywiście każdemu z was byśmy je udostępnili, bo same piloty nam też potrzebne do niczego nie są, a szukamy je właśnie z myślą o tym, o kimś dokładnie, że ktoś może kiedyś takiego pilota poszukiwać i że wtedy będzie, o, otworzymy skrzynię, proszę, jest taki pilot, możemy wam wysłać. Więc zbieramy je, no ale niestety no, jest ich tak bardzo dużo rodzajów, że no, nie wszystkie można mieć, a jednak większa część tych pilotów wylądowała już na recyklingu. I tu może krótko wspomnę, że właśnie będąc w Niemczech byliśmy z Tomkiem, którego tutaj też serdecznie pozdrawiam, na stacji recyklingowej w Niemczech, gdzie weszliśmy i tam była góra. Naprawdę ogromna góra sprzętu elektronicznego, kilkumetrowa, gdzie znaleźliśmy ciekawe egzemplarze i nawet niektóre w idealnym stanie, które można byłoby do naszego muzeum zabrać i niestety nie wolno nam było tego wziąć, bo no, to już należy do firmy recyklingowej i zabieranie stamtąd jest niedozwolone. I aż szkoda pomyśleć, że końcówki mocy z przedwzmacniaczami naprawdę z lat 70. były tam, leżały, niektóre potłuczone, niektóre dobre, które można byłoby zabrać, no niestety nie udało się. No ale zresztą pracujemy nad tym, żeby można jeszcze kiedyś tam się wybrać, może ten ktoś zmieni zdanie, że do muzeum można byłoby tego rodzaju egzemplarze odkładać, jeżeli są w dobrym stanie, no bo to naprawdę aż szkoda, że to wszystko idzie, że tak powiem, na przemian. Także to jest nasza pierwsza poczekalnia, że tak powiem, po powrocie. Pierwsze egzemplarze, które przyjechały z Niemiec, które właśnie nie trafiły do stacji recyklingowej na szczęście i udało nam się je, że tak powiem, wyrwać, jakby to określić, kat już stał, że tak powiem, gotów to zniszczyć, a nam się udało to jeszcze uratować. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za zrzutkę, za komentarze, za wszystko. Piszcie do nas, jeżeli macie jakieś ciekawostki, będziemy umieszczać na stronie, macie zdjęcia, również chcemy tą stronę nadal rozbudowywać, robić ją taką, żebyście wszyscy mieli z niej też pożytek, będą tam oczywiście schematy i tak dalej, nad tym wszystkim pracujemy. Więc zapraszamy do kolejnych odcinków, również z klichtargów, no i oczywiście z następnych prezentacji sprzętów, które są już od bardzo dawna w naszym muzeum. Zapraszamy.